Piąta kolejka spotkań o mistrzostwo drugiej ligi koszykarzy. Przed nami spotkanie AZS-u Politechniki Śrobę Radom ze Stalą Drugą Bobrek Bytom. W skali AZS-u Politechniki Radomskiej przy ulicy Chrobrego witają Państwa Paweł Gregorek i Piotr Szprendałowicz. Przed nami prezentacja zespołu gości, zespołu Stali drugiej Bobrek Bytom. Z numerem 4 zagra Rafał Czyszpak, z 5 Michał Krzyskiewicz, z numerem 6 kapitan zespołu Stali Joachim Wolnik, z 7 Grzegorz Zając, z numerem 8 Michał Kułyk, z 9 Artur Golański, z numerem 11 Arkadiusz Iwa, z 13 Grzegorz Orzuk, z numerem 14 Andrzej Sitek i z numerem 15 Przemysław Migała, najwyższy zawodnik Stali, 2 metry 2 centymetry. Trenerem Stali jest pan Andrzej Walas. Za chwilę prezentacja zespołu AZS. Spoglądamy na zawodników, którzy dziś występować będą w strojach jednolitych, w strojach żółtych. Z numerem 5 Robert Janusz, 24 lata, 2 metry wzrostu. Numer 7 Marcin Rojecki, 22 lata, również 2 metry wzrostu. Numer 8 Michael Jerome Allen, pierwszy w historii AZS-u zawodnik czarnoskóry, zawodnik amerykański. Michael Jerome Allen, 23 lata, 180 cm. 9 Mariusz Majewski, 27 lat, 183 cm. Numer 10 Krzysztof Szwej, numer 11 Radosław Mikos, 21 lat, 2 metry. Numer 12 Maciej Ziewiec, najstarszy zawodnik AZS-u, 32 lata. 13 kapitan AZS-u Artur Gadajski, kapitan, jeden z najmłodszych w drugiej lidze, 22 lata. 14 Jewgenij Kuzmienko, 2 metry 1 cm, Ukrainiec w barwach AZS-u. Już z numerem 15 debiutujący oficjalnie w barwach radomskiego zespołu, podobnie jak Amerykanin Allen, Tomasz Olczyk, pozyskany definitywnie ze startu Lublin. 2 metry 5 cm wzrostu, najwyższy zawodnik AZS-u. Trenerem radomskich studentów jest Tomasz Serek. A dzisiejsze spotkanie poprowadzi dwójka sędziów ze Stalowej Woli. Jako pierwszy pan Jakub Kotulski i drugi sędzia Andrzej Protasiewicz. Historyczny debiut radomskiego AZS-u we własnej hali. Za nami 4 kolejki, z których 2 spotkania AZS z konieczności rozgrywał w hali Mosiru. Hala macierzysta, hala AZS-u była remontowana. Jak oceniasz efekty pracy fachowców? No, hala o wiele lepiej się prezentuje niż wcześniej. Chodzi tutaj o wykonanie parkietu i kontrastu kolorów na parkiecie. No, myślę, że zagrają już lepiej. Wiadomo, u siebie na hali będą grać ten mecz. Słyszałem, że jednak lakier położony na parkiecie nie jest najwyższej jakości. Zawodnicy narzekali na dużą śliskość. Tak, no tak to jest. Lakier był kładziony wtedy, kiedy było zimno na zewnątrz. Długo wysychał i po prostu są małe pęcherze, ale tak jak lakier ma to do siebie, no na początku jest śliski. Warunki do gry takie same dla obu zespołów, a nawet możemy powiedzieć, że ta sala wreszcie będzie atutem AZS-u. Mimo że trenują tu zaledwie od 3 dni, mam na myśli okres po remoncie, to jednak trenowali tu przez wiele, wiele miesięcy wcześniej, w poprzednich sezonach. Również ty grałeś przecież 12 lat w AZS-ie i ty grałeś przeciwko Stali drugiej Bobrek Bytom w trakcie półfinału baraży awans do drugiej ligi. Wówczas AZS wygrał, jeśli dobrze pamiętam, 74-68. Jak byś ocenił dzisiejszego przeciwnika AZS-u? Jest to bardzo dobra drużyna, bardzo wymagająca. Ten mecz pokaże właśnie, który z zespołów zrobił większe postępy. Zobaczymy, no. Będzie to na pewno dobry mecz. Już się znamy, obserwowaliśmy się na półfinałach barażowych i na finałach, także zobaczymy, co będzie. Chciałbym tylko dodać, no, że jest to duża szansa dla AZS-u, żeby wygrać ten mecz dzisiaj. Dotychczasowy dorobek Stali drugiej Bobrek Bytom to 2 zwycięstwa, 2 porażki, 8 miejsce w tabeli. No a AZS, jak Państwo z pewnością doskonale wiecie, 4 porażki, bez zwycięstwa, miejsce 16. Ostatnie. Wszyscy oczekujemy gorąco pierwszej historycznej wygranej. Blisko był tego AZS w meczu przed 2 tygodniami niespełna z Wisłą Kraków.
w meczu rozgrywanym w hali Mosiru. Tam w ostatnich sekundach rzut rozpaczy jednego z zawodników Wisły przesądził o minimalnym dwupunktowym zwycięstwie krakowian. Wtedy AZS grał już nieco lepiej, później przyszła kilkunastopunktowa, dokładnie 17-punktowa porażka w Wałbrzychu, mimo że AZS znów grał dobrze, choć tylko w pierwszej połowie, na początku drugiej. Tak, zaważyło na tym przede wszystkim braki kondycyjne w naszej drużynie, i personalne, dlatego że niestety niepełny skład pojechał, kilku zawodników nie pojechało na mecz, jeden był chory, drugi był niezwolniony, został ze służby wojskowej i to wszystko związało się z tym, że mecz przegrali, ale była ogromna szansa, żeby ten mecz wygrać. Dziś chyba po raz pierwszy AZS w najsilniejszym składzie z Amerykaninem Michaelem Jerome Allenem i z wysokim Tomaszem Olczykiem. Czy myślisz, że tych dwóch zawodników, którzy prawdopodobnie pojawią się w pierwszej piątce, na tyle wzmocnią radomski zespół, że uda się odnieść pierwsze zwycięstwo? Myślę, że tak. Rozegrany mecz sparingowy z Mieteksem Kielce w czwartek pokazał, że Michael Allen jest niesamowicie dynamiczny, jest to zawodnik, potrafi wnieść dużo do drużyny. Doszedł też Tomek Olczyk, 2-0-5, zawsze będzie ktoś na desce po prostu wyższy. Przed chwilą byliśmy świadkami miłego akcentu. Jakby nie było, jest to inauguracja sezonu drugoligowego w tej oto hali, w hali AZS-u. Pamiątkowy puchar za awans do drugiej ligi wręczył AZS-iakom prezes Okręgowego Związku Koszykówki w Radomiu Ignacy Suwała. A przed nami pierwsze piątki już na boisku, również sędziowie. Za chwilę rozpocznie się spotkanie AZS-u Politechniki Śrub Radom ze Stalą Drugą Bobrek Bytom. Piłka w rękach Michaela Allena, numer 8. Oprócz niego w zespole AZS-u w pierwszej piątce jest z 7 Rojecki, z 14 Kuzmienko, z 13 Gadajski i z numerem 15 wysoki Tomasz Olczyk. Gadajski z pół dystansu nie trafia, zbiera Olczyk. Szkoda, że nie poszedł od razu na kosz. Gadajski raz jeszcze faulowany przez Joachima Wolnika, oznaczonego numerem 6 kapitana zespołu Stali. Rozmawiałem przed dzisiejszym spotkaniem z trenerem Radomian Tomaszem Serkiem. Stwierdził, że receptą na zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu jest bardzo dobra obrona. Taka, jaką Radomianie prezentują, zdaniem trenera, od początku bieżących rozgrywek. Z pewnością czwartkowy mecz z Mieteksem Kielce tego nie potwierdził, mecz sparingowy. Radomianie zagrali wyjątkowo słabo, czasami wręcz nonszalancko, ale co innego sparingi, co innego liga. Przed chwilą bardzo ładnym wejściem popisał się Rafał Czyszpak. Jest to wychowanek Stali Bobrek Bytom, który tam w ubiegłym sezonie grał w Linodrucie Zabrze. W ataku AZS niedokładnie dogrywał piłkę do Kuzmienki. Rojecki. Dobrze migała, zebrał, ale nie trafia. O, Michael Allen, przydałby się szybki kontratak. Chyba był faulowany. Moim zdaniem był to blok w ruchu, ale sędziowie nie odgwizdali przewinienia. Piłka z boku dla Stali. Z czwórką Rafał Czyszpak, 22 lata, 180 cm, a więc parametr, że tak powiem, zbliżone do Michaela Allena. Również 180 cm, rok starszy od swojego vis-a-vis. Przewinienie AZS-u. Bez punktu, wciąż 0-0, za nami 80 sekund gry. Joachim Wolnik, 33 lata, olbrzymie doświadczenie. Piłka dla AZS-u, znakomicie walczył z wysokim migałą Tomasz Olczyk. O, Michael Allen, na taki duet rozgrywających Allen Gadajski zdecydował się trener Tomasz Serek, sadzając na ławce rezerwowych doświadczonych, jakby nie było, Macieja Ziewca i Mariusza Majewskiego. Allen nie trafił. Zbiera Czyszpak, ale znakomicie zabiera mu piłkę Gadajski. Jeszcze Kuzmienko. Allen sam na kosz. Nie trafił, ale udało mu się jeszcze walczyć o piłkę skutecznie. Tak, to jest cały właśnie Allen, że on potrafi rzucić z 8 metrów do kosza i za chwilę tą piłkę zebrać pod koszem między wysokimi graczy. Tak było między innymi
w meczu sparingowym z Miteksem Kielce. Szkoda, bo mógł się wstrzelić w kosz, wtedy by już o wiele łatwiej było następne akcje. Pierwsze punkty dla Stali zdobywa Rafał Czyszpak. 2-0 dla gości. Nerwowy początek, sporo niedokładności w grzobu zespołów. Kuzmienko. 2-0-1, Ukrainiec. Gadajski. Do Rojeckiego, środkowego AZS-u. Błąd kroków. No cóż, wiele byśmy chcieli oczekiwać po postawie Marcina Rojeckiego, ale z tym może być różnie. Duże zaległości treningowe, małe ogranie w spotkaniach ligowych. Tak, oczywiście. Biorąc pod kreskę nawet tamten sezon, Marcin tylko przyjeżdżał na same mecze ligowe. W ogóle nie trenował. Tak samo jest w tym sezonie, że po prostu on tylko przyjeżdża na mecze, a nawet nieraz na mecz się nie stawia. Przed chwilą bardzo ładne zagranie, blok Kuzmienki, ale szkoda, niecelne podanie do Michaela Allena. Rozgrywa w zespole Stali. Wolnik oddał piłkę do Czyszpak. Jeszcze raz Wolnik. Faul Gadajskiego. Dobrze, że piłka nie wpadła do kosza. To już drugie przewinienie Artura Gadajskiego, kapitana zespołu AZS-u. Pierwszy rzut wolny w wykonaniu Jachima Wolnika niecelny i druga próba. Punkt 3-0 dla Stali. Jachim Wolnik ma za sobą występy w pierwszej lidze w barwach Stali Bobrek Bytom. Pierwszy zespół z tego miasta, Rikson Bobry Bytom, to aktualny lider rozgrywek pierwszej ligi. A występy w tym sezonie w barwach Riksona ma na swoim koncie Artur Golański, występujący z numerem 9. Bardzo dobry rzut Artura Gadajskiego, pierwsze dwa punkty dla AZS. Kolejna udana zbiórka Olczyka. Te jego 2 m 5 cm już, jak widać, procentują. Michael Allen. Wszyscy czekamy na jego indywidualne, widowiskowe akcje, jakich widzieliśmy sporo w meczu z Miteksem. Michael Allen zdobył w czwartek aż 28 punktów. Dodajmy, że jeszcze to w jego wykonaniu były przepiękne wjazdy pod kosz, gdzie byli zawodnicy ponad 2 metry wzrostu i spokojnie sobie dawał radę. Zobaczymy, jak sprawdzi się w swoim debiutanckim występie w meczu ligowym. Gadajski ładnie wbiegł na kosz, nie trafił. Piłka dla Stali. Za nami już 4 minuty gry. Raptem 5 punktów zdobytych przez oba zespoły. Z pewnością będzie to zacięte spotkanie. Typowy mecz walki o ligowy punkt. Bardziej, śmiem twierdzić, potrzebuje ich AZS, ale czemu miałaby Stal oddać łatwo pole gospodarzom? Nie sądzę, aby się tak stało, a na tym zyskać tylko powinno widowisko. Allen, 2 punkty. Pierwsze prowadzenie AZS-u, 4-3. Wolnik. Doświadczony, co mówiłem, ale i takim zawodnikom zdarzałem się proste błędy, przed chwilą błąd kroków. Błąd kroków, trochę za szybko chciał to zrobić. Zrobił najpierw krok, dopiero później kozioł. Niestety sędzia od razu to wyłapał. I piłka dla AZS. W ataku Radomianie, Gadajski. Starają się na pamięć grać Radomianie, nie zawsze to wychodzi. Allen za 3. Blisko szczęścia, ale jeszcze nie tym razem. 2 punkty Golańskiego, Artura Golańskiego, o którym wspominałem. Występy w Eriksonie Bobrach Bytom, jeszcze przewinienie. 5-4 dla Stali, szansa na zdobycie kolejnego punktu. Zatańczyła piłka, widzieli Państwo, w obręczy, wpadła do kosza. 6-4 prowadzą gości. I powoli Michael Allen pokazuje kolegom, jaki wariant rozegrania akcji ofensywnej zastosują. I to obrazek, który akurat mnie, przyznam szczerze, niepokoi.
Jewgenij Kuzmienko w roli rozgrywającego, to chyba nie jest jego rola, aby często biegać z piłką, eksploatować, siły kozłować. Tak, jego za bardzo ponosi, on jak dostanie piłkę, to właśnie ją klepia. Wiadomo, że od rozgrywania piłki w tym akurat składzie jest Gadański i Michael Allen. No szkoda, bo traci siły na odbijaniu piłki, a po nią tracić na zdobywaniu punktów. Być może jest to efekt przyzwyczajenia. Niegdyś Jewgenij Kuzmienko grał na pozycji rzucającego obrońcy. Tymczasem w ataku AZS Michael Allen. Wspaniała akcja, kolejne dwa punkty tego zawodnika. Remis 6-6. Czyszpak. Powoli, nie spieszą się zawodnicy z Bytomia. Wolnik Golański tańczy z piłką przed Kuzmienką. Trzy punkty Czyszpaka. Słabo kryty przez Radomianina, idealnie wykorzystał możliwość oddania celnego rzut. 9-6 dla Stali. 6,5 minuty gry w pierwszej części spotkania za nami. 2 m 5 cm jest atutem, jeśli chodzi o walkę na tablicach, ale jak widzimy, Tomasz Olczyk jeszcze ruchy ma niezbyt dobrze skoordynowane, słabiej spisuje się, że tak powiem, w parterze. Tak, to mają to do siebie właśnie wysocy zawodnicy. Bardziej w parterze spisują się niżsi rozgrywający. Ale tu Tomek już widziałem 4 piłki zebrał. No, na razie jest dobrze. Mogliby tylko Radomianie grę bardziej uspokoić i mówię, wstrzelić się w kosz. No. Nie trafia Migała, kontratak Radomian, Gadański sam oddaje piłkę do Olczyka. Rojecki, Kuzmienko za 3, trafia! 9-9! Ja tylko dodam, że w kontrolnym spotkaniu z Miteksem, do którego jeszcze będziemy często wracać, 5-krotnie za 3 punkty trafił Mariusz Majewski. Dziś rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale przypuszczam, że w ważnych momentach pojawi się na boisku, aby dać odpocząć kolegom. 3 punkty dla Stali. 12-9 prowadzą koszykarze z Bytomia. Sporo błędów i oto zapowiadana poniekąd zmiana. Odpocznie sobie Michael Allen, zastąpi go rozgrywający chyba nieco bardziej spokojnie akcję Mariusz Majewski. Zmiana również w zespole Stali, pojawił się na boisku z 14 Andrzej Sitek. Jak sądzisz, dlaczego Tomasz Serek, trener AZS-u, zdecydował się zdjąć Amerykanina, wprowadzając Mariusza Majewskiego? Myślę, że właśnie chodziło o uspokojenie gry i no, Michael rzucił 2 czy 3 razy, no i nie zdobył punktów. Piłka spod kosza dla Stali. Golański. Oddaje do Czyszpaka. Kryją Radomianie każdy swego. Jeszcze raz Golański naprzeciwko Kuzmienko. Z 13 Grzegorz Orzuk. Golański, bardzo dobre obiegnięcie. Faul Kuzmienki. 4 przewinienia AZS-u. 2 rzuty wolne wykonywał będzie za chwilę Artur Golański. 24 lata, 196 cm wzrostu. Jeden z najstarszych zawodników Stali, wspominałem, seniorem w zespole, że tak powiem, jest Joachim Wolnik. Pozostali to w większości młodzież, 18-19 lat. No i tu wyjątkiem jest Artur Golański, 24 lata. Troszeczkę brakuje zbiórek na własnej tablicy. Nieco słabo skoncentrowani Radomianie. Kolejne przewinienie, już 5. Wydaje mi się, że następna zmiana w zespole radomskim to będzie zmiana za Marcina Rojeckiego, no, który widać po nim rzeczywiście brak kontaktu z piłką. Piłka mu wylatuje, nie trafia. Będzie chyba zastąpiony przez innego zawodnika. Prawdopodobnie przez Roberta Janusza, ale poczekajmy.
Punkt 1 na 2 możliwe zdobył z rzutów osobistych Grzegorz Orzuk. Prowadzi Stal 13-9. Upływa 9 minuta spotkania. Mariusz Majewski, jak wspominałem, potrafi celnie zaskoczyć rywala rzutem z dystansu. Pierwsza próba nieudana. Zablokowany przez Szyszpak. Przewinienie było chyba Mariusza Majewskiego, sędzia odgwizdał je Gadańskiemu. Tak, tak. Mariusz tutaj pociągnął za rękę zawodnika, żeby nie zebrał piłki, ponieważ był niższy od niego. Niestety sędzia akurat pokazał Artura. No cóż, tak to się zdarza w koszykówce. Zmiana koncepcji gry. Zszedł Gadański, pojawił się Allen, a więc dwóch rozgrywających Allen Majewski. Jak myślisz, czy może zaprocentować takie ustawienie? Trudno mi powiedzieć. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja osobiście uważam, że Michael Allen powinien grać w parze jednak właśnie z Arturem Gadańskim. Obaj są właśnie dynamiczni, szybci i się bardzo dobrze rozumieją, mimo że grają dopiero ze sobą ponad tydzień. Piłka z boku dla Stali. Długo rozgrywają piłkę. Goście radomianie nie potrafią im odebrać, nie potrafią poważniej przeszkodzić w konstruowaniu akcji. Golański rzut w ostatniej chwili i oto zbiera Joachim Wolnik. A cóż robili radomscy dwumetrowcy Rojecki i Olczyk? No to trochę tu się zagapili przy tym rzucie i nikt nie poszedł na zbiórkę. Wydaje mi się, że jeżeli następne punkty zdobędzie Stal, trener Tomasz Cerek weźmie czas dla drużyny. Michael Allen za trzy, no nie trafił, nie zebrał Rojecki, kontratak Stali. Czyszpak do Wolnika, ten do Orzoga i znakomity blok radomskich zawodników. Allen z pivotem, piłka zatańczyła na obręczy, wpadła do kosza. No wreszcie doczekaliśmy się kolejnych punktów AZS-u, udanej, efektownej, dodajmy, akcji amerykańskiego murzyna Michaela Allena. Czekamy chyba na więcej podobnych zagrań. Tak, ja myślę, że w tym spotkaniu obejrzymy kilka ładnych akcji w jego wykonaniu, bo potrafi to. Dotychczas przypomnę, 4 porażki AZS-u po spotkaniach bardziej lub mniej zaciętych, a dziś dodatkowy atut, pomijając kwestię wyniku, to na pewno widowiskowa gra Michaela Allena. Przewinienie Andrzeja Sitka, oznaczonego numerem 14, piłka z boku dla AZS-u. Myślę, że chyba się polubili z Tomkiem Olczykiem. Jakby nie patrzeć, koszykówka w wykonaniu zawodników jest grą męską i na pewno w walce podkoszowej dochodzić będzie nieraz do ostrych starć. Marcin Rojecki, znakomite podanie od Jewgenia Kuzmienki. Remis 13-13. Faul Michaela Allena. Piłka z boku dla Stali. Migała. Mało wykorzystywany center Stali. 2 metry 2 centymetry, przepraszam. Golański. Czyszpak za 3. I znów nie trafia. Zbiera Rojecki. Szansa na kolejną punktową akcję AZS. Allen. Odważnie. Nie trafił, ale widać było, że wychodząc w górę szukał partnerów. Nie znalazł, zdecydował się, bo musiał na rzut, aby nie było kroków. Tak, Michael jest bardzo szybki zawodnik i w niektórych akcjach właśnie jest już pod koszem, a nie ma naszych zawodników w polu ataku. Na pewne usprawiedliwienie Michaela możemy powiedzieć, że nie znał jeszcze wszystkich wariantów rozgrywania akcji swojego zespołu. Jakby nie patrzeć, jest pewna bariera językowa pomiędzy nim, trenerem, a pozostałymi kolegami w drużynie. No i kilkakrotnie może to okazać się w jakiś negatywny sposób na boisku. Tak, chociaż widziałem u niego słownik polsko-angielski, także i u trenera także. Także myślę, że będą się dogadywać. Natomiast to potrzeba czasu i do treningu, i do pełnego zrozumienia się. Błąd Kuzmienki, nieporozumienie z Majewskim i to kolejny przykład
na chyba błędną koncepcję, aby piłkę rozgrywał właśnie Jewgenij Kuzmienko. Lubi to, to widać, ma ochotę do gry, ale śmiem twierdzić, że nie jest to jego zadanie. 15 do 13 prowadzi Stal i atakuje ponownie. Z dystansu, ale za dwa punkty. Tu widzimy, że jednak bardzo we znaki się daje śliski parkiet na hali, bo widać, że zawodnicy się ślizgają, co im nieraz nie umożliwia zdobycie punktów, czy ewentualnie nawet zrobić błędy, jeśli chodzi o kroki. Ale jak mówiliśmy na wstępie, warunki są jednakowe dla wszystkich. Nawet lepsze dla ZS-u, który trenował na tej sali od kilku dni, rozegrał dodatkowo spotkanie sparingowe z niezłym przeciwnikiem, z Miteksem Kielc. 17 do 13 prowadzi Stal, za nami 12 minut gry w pierwszej części spotkania. Michael Allen w swoim typowo amerykańskim stylu. Tak. Po tej akcji właśnie wydaje mi się, że już odnalazł swoje miejsce tu na parkiecie w dzisiejszym meczu. I tak jak powiedziałem, zobaczymy jeszcze parę na pewno ładnych akcji w jego wykonaniu. Tymczasem kolejne przewinienie Marcina Rojeckiego, już trzecie. Limit fauli wyczerpany. Każde przewinienie już karane jest dwoma rzutami osobistymi wykonywanymi przez Stal. Na boisku w miejsce Rojeckiego pojawia się trzeci rozgrywający, Maciej Żywiec. Ciekawa koncepcja. Czyżby trener Serek próbował zaskoczyć rywali rzutami z dystansu za trzy punkty? Wydaje mi się właśnie, że tak. Chodzi o kontratak z Michaelem, który to robi bardzo szybko, a nawet dla niektórych za szybko. I rzut za trzy punkty, rzut z dystansu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Rozgrywa Maciej Żywiec. Michael Allen, nieco odciążony od zadań rozgrywającego, przeniósł się na skrzydło i proszę, jak znakomicie zawalczył. Zmiana decyzji sędziego. Piłkę wyprowadzają Stalowcy. Golański. Błąd rozegrania, piłka dla AZS. 17-15 prowadzi Stal. Jakiś nieprawdopodobny rzut w wykonaniu Mariusza Majewskiego. Gra się wyraźnie zaostrza, coraz więcej dziwnych decyzji sędziów, coraz więcej spornych sytuacji. Golański ze skrzydła, za trzy, nie trafia, zbiera Olczyk. Kontratak. Ładna to mogła być akcja. Tak, to zabrakło oczywiście tam trochę wzrostu Michaelowi, ale przed chwilą widzieliśmy rzut Mariusza Majewskiego, który był za trzy punkty. Co prawda on był niecelny, ale zawodnik zdjął piłkę z nadobręczy, więc powinni zaliczyć punkty. Niestety zagapili się. Szkoda, wspominałem kilka kontrowersyjnych już decyzji sędziów, a za nami dopiero 13,5 minuty gry. Przerwa na życzenie trenera Tomasza Serka. Być może zaniepokojony jest postawą swoich podopiecznych, bo atutem do tej pory AZS-u była dobra gra, zwłaszcza w pierwszych częściach poszczególnych spotkań. Tymczasem jak na razie prowadzi Stal. Tak, trzeba przyznać, że to nie jest gra tego AZS-u, który to gra. Nie mogą się jakoś odnaleźć. Nie wiem, może zmiany przez trenera Tomasza Serka coś dadzą. Zobaczymy. Na pewno Radomianie grają pod dużą presją. Po czterech porażkach oczekują wszyscy, nie tylko zawodnicy, przede wszystkim kibice, działacze i sponsorzy klubu na pierwsze zwycięstwo. W ten zespół już zainwestowanych zostało sporo pieniędzy. Na pewno trzeba będzie jeszcze dużo włożyć środków własnych, mam na myśli sponsorów, aby doprowadzić zespół do końca rozgrywek i osiągnąć jeszcze jakiś przyzwoity wynik. Dobra akcja Rafała Czyszpaka, nie wykorzystał dobrego podania Sitek. Joachim Wolnik. Czyszpak. Niewysoki, 180 cm. I z dystansu nie trafi. Olczyk.
Michael Allen. Teraz częściej operuje na prawym skrzydle. Troszkę mało aktywni są Radomianie. Tak, tu przed chwilą euforię wzbudził Allen, dlatego że powiedział zagrywkę w języku polskim, dlatego dostał brawa z trybun. 2 punkty Kuzmienki, remis 17 do 17. 5,5 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Przydałby się w tym momencie gorący doping radomskiej publiczności. W hali AZS-u zebrało się około 300 sympatyków koszykówki. Przewinienie Jewgenija Kuzmienki. Dosyć często łapią Radomianie przewinienia. Rośnie liczba fauli. Odpocznie teraz. Kto? Patrzę, bo przygotowany do wejścia na boisko Krzysztof Szwej, oznaczony numerem 10, a zastąpi Mariusza Majewskiego. Krzysztof Szwej, niezły początek sezonu, choć w czwartkowym meczu z Miteksem zagrał bardzo słabo. Młody zawodnik, jeszcze nierówna forma. Bardzo słabo. Ja wiem, że po prostu Szwej przesadza troszkę z siłownią, dlatego że oprócz samego treningu z drużyną, on przychodzi jeszcze do południa i dosyć dużo daje z siebie. Może to go osłabia w meczach ligowych. To samo możemy powiedzieć chyba i o Michaelu Allenie, który nie szczędzi sobie indywidualnych treningów na hali Mosiru. Tak, oczywiście. Przychodzi codziennie, trenuje po 3 godziny, w tym 2 na siłowni, ale jak widzimy, jemu to pomaga. 2 punkty Michaela Allena. Prowadzenie AZS-u 19 do 18 w ataku Stal. Zbiera Golański. Czyszpak do Wolnika. Na pograniczu błędu kroków gra Joachim Wolnik. Sędziowie nie odgwizdali przewinienia. 2 punkty dla Stali. 20 do 19. Zmienia się prowadzenie po każdej akcji. Zobaczymy, jak będzie za chwilę. Znowu przy piłce Michael Allen. Dosyć mocno eksploatowany. Przepychali się Orzuk z Kuzmienką, faulowany Ukrainiec. 5. przewinienie Stali. Zmiana w zespole gości. Odpocznie Rafał Czyszpak. Pojawia się na boisku Michał Kułyk, 18-latek, 190 cm. Ziewiec. Kuzmienko. Rozgląda się, szuka partnerów. Olczyk. Przewinienie Kułyka. Odgwizdują sędziowie i dobrze, bo błąd popełnił Tomasz Olczyk. Tak, wypadła mu piłka z ręki, ale zanim mu wypadła, jednak było przewinienie zawodnika, które zresztą wyłapał sędzia. Tomasz Olczyk wydaje mi się bardziej pożyteczny jest pod własną tablicą, aniżeli pod deską przeciwnika. Niezła gra obronna, słabsza ofensywa. Kuzmienko. Olczyk, daleko od kosza. Krzysztof Szwej. Dużo trenuje na siłowni, bo rzeczywiście masę ten zawodnik ma dużą i potrafi z niej uczynić właściwy pożytek. Tak, waży 105 kg i jego jest dosyć ciężko przesunąć w strefie, ale dobrze, że zdobył pierwsze 2 punkty, bo dla tego zawodnika pierwsze zdobyte 2 punkty czy następne są bardzo ważne. Wspaniała akcja, wspaniały blok Tomasza Olczyka. Zablokowany Grzegorz Orzuk. Owacja na widowni zupełnie zasłużona. I jeszcze raz, tym razem Orzuk już nie próbował, widząc naprzeciwko siebie wysokiego radomianina. Wolnik za 3. I Olczyk ponownie. Podoba mi się gra tego chłopaka. Długo czekał na swoją szansę w AZS-ie. Kłopoty z załatwieniem go z lubelskiego startu. A teraz kolejny szał radości na trybunach, bo to za 3 punkty trafia. Kto? Michael Allen. W tym momencie chyba nikt już nie ma wątpliwości, że pozyskanie tego zawodnika przez AZS było trafnym posunięciem, a to przecież dopiero pierwszy mecz Michaela, pierwsze jego minuty na boisku. O przerwę w grze poprosił trener Andrzej Walas. Coś zacięło się w grze Stali. Radomianie złapali wiatr w żagle. Myślę, powiem to odważnie, że za sprawą Tomasza Olczyka.
i Michaela Allena. Tak, oczywiście. Walka na desce w obronie przez Tomka, no i zdobywanie punktów przez Michaela, którzy właśnie obaj zrobili ten wiatr. Oni są najbardziej widoczni, ale na pewno partnerzy z zespołu wykonują tą czarną robotę. Wszystkie podsłony, zastawianie, odcinanie zawodników, to również jest w tym momencie ich zadanie. Oczywiście zawodników na parkiecie jest pięciu i wszyscy na to pracują, żeby ktoś rzucił piłkę, żeby ktoś zdobył dwa punkty, żeby zrobił zbiórkę. I proszę, widzieli Państwo, jak szybko Tomasz Olczyk pobiegł po piłkę, aby oddać ją, wznowić akcję, oddać ją do Macieja Ziewca. Olbrzymią wolę walki wykazuje ten zawodnik i oby zaraził ją na długo, jeszcze na te kilkadziesiąt minut trwania spotkania kolegów. Ziewiec, niecelny rzut. Zbiera Michał Kułyk, szybko na radomski kosz, błąd krok. Na fali są radomianie, oby wykorzystali ten moment przewagi, zdobywając kolejne punkty. Allen, nieśmiało słychać tu za nami AZS, na pewno nie zaszkodziłby jeszcze głośniejszy doping. Ziewiec. Przytomnie zachował się, szukał piłką Olczyka. Na przeszkodzie stanęła ściana trzech zawodników Stali Bobrek Bytom. To jeszcze nie koniec akcji AZS. Kuzmienko do Michaela Allena. Gubią piłkę radomianie, ale jeszcze dotknęła któregoś z zawodników Stali. Do zakończenia akcji 11 sekund. Niewiele, ale jeszcze można wypracować jakąś ciekawą akcję. Faul Wolnika. Siódme przewinienie Stali. Zmiana w zespole gości. Powraca na boisko Rafał Czyszpak. Schodzi na ławkę rezerwowych Michał Kułyk. Allen do Kuzmienki. Ten do Ziewca. Szwej. Ładnie zawiesił w powietrzu Orzoga. Szkoda, że nie trafił. Wolnik. Orzuk. Nie trafia. I poprawia. Błąd Szweja, powinien po rzucie zostawić zawodnika, odwrócić się i plecami go przytrzymać. Niestety ten go obiegł, zebrał piłkę i zdobył dwa punkty. Szkoda. Wciąż jednak prowadzenie AZS-u 23-22. Do zakończenia pierwszej części spotkania półtorej minuty. Ziewiec sam, ładna akcja na kosz i piłka nie wpada. Jeszcze walczył ofiarnie Krzysztof Szwej, wywalczył rzut sędziowski. Piłka dla ZS-u, ale odegrywa do Kuzmienki na wprost kosza za trzy. Szkoda. Walczył Olczyk, ale piłka dla czarno-żółtych, czyli dla zawodników Stali. Rafał Czyszpak. Artur Golański. A mało punktów. Migała. Wolnik. Ładnie wypracował sobie pozycję do rzutu, ale cóż z tego, skoro nie trafił. I jeszcze raz. Piłka w posiadaniu Stali. Golański. Dobrze, spychany daleko od kosza. Wolnik. Do Migały. I jeszcze raz sam próbuje, trafia za trzy. 25-23. Prowadzi Stal. Bardzo mądrze rozgrywają piłkę zawodnicy Stali Bobrek. Po rzucie była zbiórka, rozegranie znowu bardzo długo i w ostatnich sekundach zdobycie trzech punktów. 15 sekund do zakończenia pierwszej części spotkania, 9 sekund do zakończenia. Akcja AZS-u, faulowany Krzysztof Szwej. To będą rzuty osobiste. Szansa na zakończenie pierwszej części spotkania remisem. Choć jeszcze pozostanie 11 sekund. Jeszcze można przeciwnikowi zabrać piłkę i wyjść na prowadzenie.
pierwszy rzut Krzysztofa Szweja niecelny. Ważna jest aktywna postawa partnerów pod koszem. Drugi nieco lepiej, skutecznie 24-25. 8, 7 sekund, 6, 5. Czyszpak Golański spróbuje rzucić 2 sekundy. Blokowany przez Olczyka, zbiera Szwej. Syrena kończy pierwszą część spotkania, a ta kończy się dosyć niskim wynikiem i jednopunktową przewagą Stali 25-24. Pozostańcie Państwo z nami po krótkiej chwili przerwy. Druga część spotkania piątej kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Drugiej Ligi pomiędzy AZS-em Politechniką Śruby Radom, a Stalą Drugą Bobrek Bytom. Dobiega końca przerwa w spotkaniu AZS-u Politechniki Śrub Radom ze Stalą Drugą Bobrek Bytom. Po pierwszych 20 minutach spotkania jednopunktowe prowadzenie gości 25-24. Stal, przypomnę, występuje w strojach czarno-żółtych. Radomianie gospodarze dzisiejszego spotkania w strojach żółtych. Najwięcej punktów w obu zespołach mają na koncie w przypadku Stali Rafał Czyszpak, rozgrywający numer 4 w zespole AZS-u, również rozgrywający Michael Allen, który zdobył równo połowę punktów AZS-u, 12. Wznowienie wygrali studenci radomscy. Oczywiście jest to pojęcie umowne, bo Michael Allen nie jest studentem. On skończył Kolegium Chrześcijański w San Jose, ma wykształcenie pedagogiczne. Ale my popatrzmy, nie trafił Jachim Wolnik, będzie wykonywał rzuty osobiste. W przerwie przybyło publiczności w hali AZS-u. Już w tej chwili mamy komplet widzów. Wolnik. Kłopoty mają zawodnicy Stali z celnością rzutów. To samo niestety można powiedzieć i o gospodarzach, którzy jednak końcowe kilka minut pierwszej części spotkania rozegrali w znacznie lepszym tempie, na znacznie lepszym poziomie aniżeli rywale. A Michael Allen natychmiast stał się ulubieńcem radomskiej publiczności, ale trudno się temu dziwić, skoro gra tak efektownie i efektywnie. Faul Grzegorza Orzoga, numer 13. Rojecki do Kuzmienki. A Michael Allen. Jeszcze raz Kuzmienko. Pojawił się Gadański. Pierwsza piątka AZS. Nie trafia Olczyk. I szybka akcja Stali. Rafał Czyszpak. Na skrzydle jest Artur Golański. Dobrze rozpoczął mecz. Szybko zdobył 6 punktów, ale później jakby przygasł. A ma za sobą występy w pierwszoligowym zespole Eriksonu Bobry Bytom. 2 punkty Orzoga. 27-24. Prowadzenie Stali drugiej Bobrek Bytom. W ataku AZS. Allen. Na trybunach jest jego małżonka. Spodziewają się dziecka, które przyjdzie na świat prawdopodobnie w najbliższym tygodniu. Będzie to chłopiec, na imię dostanie Jacoby Michael Allen. Miejmy nadzieję, że narodziny dziecka Michael uświetni pierwszym historycznym zwycięstwem AZS-u w drugiej lidze. Kontra Stali. Golański. Dobrze, przeszkadzał mu Rojecki. Niecelnym rzutem popisał się zawodnik Stali. Gadański za 3. Niecelny rzut. 4-1 akcja Stali. Gromkie brawa za tą popisową, wręcz szkoleniową akcję Stali. 2 punkty kolejne, 29-24. Bez punktów w drugiej części spotkania Radomianie, ale to już się zmieniło, bo
przecież zdobył pięknym rzutem 3 punkty Michael Allen. Na boisku wylądowały papierowe samolociki. To ciekawy sposób kibicowania. Przyznam, że spotykam się z nim po raz pierwszy. A ty? Ja też, na tej hali pierwszy raz. Myślę, że jest to spowodowane reklamowaniem się wyborców i z nadmiaru ulotek. Joachim Wolnik, faulowany przez Marcina Rojeckiego. W pierwszej części spotkania zawodnik wchodzący, zdobyte 2 punkty. Wspominałem, 12 najwięcej na koncie ma Allen. 3 zdobył Szwej, 2 punkty Gadajski, 5 punktów Kuzmienko. Czyszpak, Wolnik, naprzeciwko Olczyk, podbił piłkę i zupełnie niezrozumiała dla mnie decyzja sędziego. Sędzia mógł to gwiznąć, ale powinien to gwiznąć w odpowiednim momencie, a nie kiedy Artur dostał piłkę, zrobił nawet już kozioł, on dopiero zagwizdał przewinienie. Gadajski odpoczyna w ławce rezerwowych, zmienia go Maciej Ziewiec. Artur Gadajski jest impulsywnym zawodnikiem. On po kontrowersyjnych decyzjach sędziów dotyczących jego osoby mógłby wprowadzić niepotrzebną nerwowość na boisku. Tak, tak jak to się zdarzało już w niektórych meczach. Właśnie Artur ma to do siebie, że jeżeli sędzia coś gwiźnie czy pomyli się, jest to zaraz bardzo impulsywnie od niego pokazywane na zewnątrz. Piękna tak zwana jedynka to była. Zawodnik podchodzący robi zasłonę, za chwilę się odcina i zostaje sam na sam z koszem, dostając piłkę z kozła lub bezpośrednio. Tutaj jest tak zwana jedynka, którą widzieliśmy przed chwilą, no ale niestety zawodnik nie zdobył punktu. Faulowany Tomasz Olczyk już staje na linii rzutów osobistych. 29-27. 2 punkty przewagi Stali drugiej Babrek Bytom. Pierwszy celny. 28 punkt AZS-u. I piłkę zbiera Kuzmienko. Trafia za 2. I prowadzenie Radomian. 30-29. Kolejne samolociki lądują na boisku. Sędziowie przerywają mecz. Potrzebny jest apel spikera zawodów. Ciekaw jestem, czy to kibice posyłają te samolociki, te ulotki na boisko, czy też sami kandydaci. Jak sądzisz? Na pewno kandydaci, bo znam kilka osób, którzy właśnie ogarną szał kandydowania w wyborach. My jesteśmy apolityczni, nie angażujemy się w wybory, koncentrujemy się na rywalizacji, która ma miejsce na boisku, choć nie w tej chwili, bo teraz przyznam, że troszeczkę żenująca sytuacja. Miejmy nadzieję, że kibice sami siebie będą kontrolować, również tych żartownisiów i nie dojdzie do podobnych incydentów. Punkt przewagi AZS 30-29, 3,5 minuty gry w drugiej części spotkania za nami. Wolnik do Czyszpaka, naprzeciwko Ziewiec. Orzuk, jeszcze raz Wolnik, lubi przymierzyć z dystansu, poszedł na kosz. Przestraszył się wyraźnie Olczyka, ale ten faulował. Tak, no bardzo ładnie Wolnik zagrał to. No widać doświadczenie, rutynę tego zawodnika. Ścinał pod kosz, rzucił z odchylonym biodrem i wiedział, że już nie zdobędzie punktów. Jednak wymusił, można powiedzieć, faul na Olczyku. Drugie przewinienie Tomasza Olczyka. W międzyczasie zmiana. Odpocznie Rojecki. Na boisku pojawia się Krzysztof Szwej. Pierwszy rzut osobisty Wolnika niecelny. Drugi znacznie lepiej wykonany remis 30-30. Ziewiec, Kuzmienko. Jeszcze raz Ziewiec, Olczyk, Kuzmienko. Dobrze rozrzucają piłkę radomianie po obwodzie. Michael Allen za 3 próbował. No cóż, może być zawodnikiem nawet jak na polskie warunki, jak na drugą ligę wybitnym, ale nie daje mu to patentu na 100% skuteczność.
No nie, ale po tej akcji można widzieć, że AZS właśnie coś zaczął grać. Chodzi mi o rozrzucanie piłki po całej strefie. Nie ma klepania w jednym miejscu, tylko ta piłka chodzi. W każdej chwili może być oddany rzut, w każdej chwili może być podanie. Tymczasem rzut niecelny oddali goście. Jeszcze przymierza się Orzuk i zbiera Krzysztof Szwej. Kuzmienko szuka partnerów. Ziewiec. Odcinany od piłki Allen. Kuzmienko. Ziewiec zatrzyma wprost kosza. Trafia! Właśnie tak, to o czym mówiliśmy. Widać już pewną koncepcję gry poczynań radomskich zawodników i przynosi to natychmiast efekty. 33-30. To jest właśnie droga, bardzo ładna akcja zespołu, ale to jest tak jak mówię, rozrzucanie piłki po całym obwodzie. Wtedy się strefa przesuwa, gdzieś zawsze nie zdąży ktoś i zrobi się luka, żeby tak jak teraz Maciek Ziewiec miał kilka sekund na to, żeby przymierzył i zdobył 3 punkty dla AZS. Co ciekawe, w trakcie remontu hali boisko zostało nieco zwężone o kilkadziesiąt centymetrów. Jak sądzisz, czy może to wpłynąć na grę zespołu? Czy spowoduje to szybsze, czy też wolniejsze tempo akcji? Jeśli chodzi o szybkość akcji, to niewiele można powiedzieć. No jest trochę inaczej. Tak jak było założenie koszy przed samymi barażami, zawodnicy się skarżyli, że są tablice przezroczyste, że nie czują odległości między ścianą a tablicą. Boisko jest zmniejszone, ale mieści się w wymiarach. 2 punkty zdobył Kuzmienko, 35-30 prowadzi AZS, a przed chwilą faulował Maciej Ziewiec. Rafał Czyszpak. Pierwszy celny. Drugi nie, kto zbierze Kuzmienko. Ziewiec poczekał. O, Michael Allen. Brawo! Nieprawdopodobna akcja. Znamy ją na pewno wszyscy, tego typu akcje z boisk NBA. Tak, dokładnie. I tym bardziej, że wykonywał to czarnoskóry zawodnik. Weszedł w strefę 5 zawodników, minął 3 i zdobył 5 punkty, a teraz wywalczył piłkę dla AZS-u przez wymuszenie przewinienia ofensywnego. 37-31 dla AZS-u, piłka również dla Radomian. Na więcej niepowodzeń nie czekał już trener Stali Andrzej Walas, prosząc o przerwę w grze. Robi się ciekawa sytuacja dla AZS-u. Na pewno większość atutów jest po stronie Radomian. Oby tylko utrzymać ten impet, nie dać się wybić z rytmu i jak najdłużej zachować, popłynąć, że tak powiem, na tej fali. Oczywiście, grać tak jak grają do tej pory. Długo rozrzucając piłkę, no i oczywiście trafiając do kosza. Najprostsza recepta. Kto więcej razy trafi, ten wygra spotkanie. Oczywiście istotna jest również jakość tych rzutów. 1, 2, 3 punkty, ale to już są pewne takie dywagacje. Najważniejsze, że AZS prowadzi, że posiada przewagę i jest w posiadaniu również piłki. Allen. Co ważne, partnerzy z zespołu, mimo iż Michael przebywa w Radomiu raptem kilkanaście dni, ufają mu, nie boją się powierzyć piłki, również w takich krytycznych momentach. Ziewiec. Nie ma komu oddać piłki, dopiero teraz pojawił się Kuzmienko. 5 sekund na zakończenie akcji, do rzut. Ziewiec, rzut rozpaczy z około 8-9 metrów trafia. Takie akcje mogą chyba bardzo osłabić morale przeciwników. Tak, wydawało się, że AZS popełnił błąd 30 sekund, to znaczy ma 30 sekund na rozegranie akcji i oddanie rzutu, a tu w ostatnich 2 sekundach zostały zdobyte punkty i to 3. Niecelnie kółek zbiera Tomasz Olczyk przy piłce AZS.
40-31. I znów brawo Tomasz Olczyk. I błąd, krok. Chyba niepotrzebnie. Troszeczkę zagrzała się głowa Tomaszowi Olczykowi, ale emocje te, które towarzyszą grze na boisku, też powinniśmy zrozumieć. Tak, oczywiście. Tu można było tą piłkę wyprowadzić i znowu długo ją rozegrać. Tym bardziej, że mamy przewagę 9 punktów i każde przytrzymanie piłki i rzucanie punktów w ostatnich sekundach jest po prostu dla nas dodatnie. Zakładając, że zawodnikom obu drużyn z trudem jak dotychczas przychodziło zdobywanie punktów, to faktycznie 9 oczek jest dosyć dużą zaliczką. Tak, 9 punktów jest to dużo, aczkolwiek w inny sposób można to sobie wymnożyć 3 razy rzuty za 3 punkty. Kontrataka ZS-u, Ziewiec odważnie faulowany przez, jeśli dobrze widziałem, Ożogal lub ósemki, czyli Michała Kułyk. Czwarte przewinienie Stali. Zrzuty osobiste wykonywał będzie Maciej Ziewiec. 32 lata, kilkanaście sezonów gry na boiskach trzeciej ligi, staże Starachowice w Orlętach Dęblin. Szkoda, że piłka nie wpadła, ale taki to jest urok tej dyscypliny sportu. Koszykówki. Oklaski. Coraz głośniejszy. Punkt. 41-31. Rośnie przewaga AZS. Dwudziesta dziewiąta minuta spotkania. Przewinienie ofensywne. Migały odgwizdują sędziowie. Chyba duża już nerwowość wkradła się w poczynania zawodników Stali. Była to tak zwana ruchoma zasłona. Zawodnik, który podsłaniał, po prostu ruszył się z miejsca i niestety jest to faul ofensywny. Kuzmienko. Przemyka pod koszem Michael Allen, czekając na piłkę. To wariant, jeśli dobrze pamiętam, z treningów AZS-u drugi. Olczyk! Znakomity mecz tego zawodnika. 43-31. Czyżby pierwsze historyczne zwycięstwo AZS-u w drugiej lidze miało dziś stać się faktem? Jeszcze nie przesądzajmy, ale na pewno szanse na to są coraz większe. Czyżpak. Nie trafia, zbiera Allen i sam pchnie na kosz Stali. Do końca i 2 punkty. Jeszcze asekurował piłkę Olczyk. Wspaniała dwójka zawodników. Michael, Jerome Allen, Tomasz Olczyk. Oni nie grali w pierwszych 4 spotkaniach tego sezonu. Kłopoty z potwierdzeniem ich do zespołu. Ale dziś pokazują, że warto było czekać. Faul Ziewca. I nie milknące już w tej chwili oklaski dla radomskich koszykarzy. O przerwę poprosił trener Andrzej Walas. Tomasz Olczyk, pozyskany z lubelskiego Startu, który występował już na boiskach drugiej ligi. Myśli, że ten oto atut procentuje. Tak, no dzisiaj Tomek Olczyk gra bardzo dobry mecz. Znakomity pod deską. Zdobył nawet parę punktów, asekuruje rzuty zawodników przy obręczy. Myślę, że ponieważ działacze się dosyć długo zastanawiali, czy go po prostu wziąć do drużyny, on za wszelką cenę w dzisiejszym meczu chce pokazać, że skoro go wzięli, nie zrobili błędu. Na pewno pewien dług zaufania spłaca także Amerykanin Michael Allen, który z miejsca stał się gwiazdą na razie formatu lokalnego, ale niewykluczone, że zawojuje boiska drugiej ligi i uzyska szansę transferu do któregoś z zespołów pierwszej ligi, bo chyba w takim celu przyjechał do Radomia. Trudno powiedzieć, no Michael Allen gra po jednym sezonie w każdym z innych krajów. Grał na Filipinach, w Hongkongu, teraz gra w Polsce. Z tego, co ja z nim rozmawiałem, powiedział, że jeżeli by miał tu dobre warunki, jego żona właśnie urodzi dziecko niedługo, zostanie nawet i na 5 lat. To bardzo ciekawa propozycja. Myślę, że
warta rozpatrzenia, choć z pewnością jednym z warunków, po pierwsze są dobre warunki bytowe dla Michaela i rodziny, jak również fakt pozostania AZS-u w drugiej lidze, a ten pod warunkiem, że radomianie będą grać tak skutecznie jak dziś, może stać się całkiem realny. 47-33, ani się obejrzeliśmy, a to już 14-punktowa przewaga AZS-u. Tyle praktycznie punktów zdobyli gospodarze, co w całej pierwszej części spotkania. Krzysztof Szwej kontra Przemysław Migała. Dwóch młodych ludzi, 20-latków. Odważny jest Krzysztof Szwej, teraz przeprosił się z przeciwnikiem. To dobrze mieć w zespole takiego walczaka. Dobrze, ale już bardzo dobre zachowanie obu zawodników. W momencie zwarcia, starcia nie wytrzymały nerwy, ale za chwilę się przeprosili. Jest to bardzo, bardzo dobre, bardzo fajne na parkietach. I ponowne wznowienie w strefie Radomian. Piłka dla AZS. Wydaje mi się, że Radomianie powinni teraz spokojnie rozgrywać akcję, szanować piłkę, rzucać z czystych pozycji. Mają dużą przewagę do zakończenia spotkania, 10 minut. Tak, wydaje mi się, że AZS wygra ten mecz. To w drugiej połowie wynikła właśnie atut własnej hali. W pierwszej połowie nie mogli się trochę pozbierać, bo zresztą widzimy, jaki inny skład jest w drugiej połowie, inny niż w pierwszej. I jest bardzo dobra gra AZS-u. Oby tak do zakończenia spotkania, nie przesądzamy wyniku, choć liczymy na dobrą w dalszym ciągu grę Radomian. Blok Olczyka na Migale, Kuzmienko. Poczekał, oddał piłkę Ziewcowi. Spokojnie, dużo, jeszcze 18 sekund na zakończenie akcji mają Radomianie. Olczyk dobrze do, ale na ten za trzy, troszkę daleko od kosza. Czy nie powinny być odgwizdane kroki? Tak, oczywiście, zawodnik z piłką przewrócił się na parkiet, oderwał stopy od podłoża i powinny być kroki. Sędzia, uważam, że sędzia bardziej się skoncentrował chyba na rzucie sędziowskim, dlatego tą piłkę trochę przytrzymował też Maciek Ziewiec. Odpocznie. Mało dziś produktywny Przemysław Migała, zastępuje go oznaczonym numerem 11 Arkadiusz Iwa. 18 lat, 2 metry wzrostu, krótko ostrzyżony blondynek. Jeszcze raz gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim. Zebrał Czyszpak. Za trzy przymierzył celnie Michał Kułyk. Muszą różnych sposobów rozstrzygania akcji, przesądzenia tego spotkania i mać goście. Czasu coraz mniej, przewaga punktowa gospodarzy wciąż znaczna. 2 punkty Ziewca. Jak widać, trener Serek po transferach Olczyka i Alena ma już spore pole manewru. Nie grają Gadański, nie gra Majewski, podstawowi do niedawna zawodnicy. Nie pojawili się na parkiecie Mikos, rzadko Rojecki. A więc no już pewien taki, nie powiem, że kłopot urodzaju, a raczej radość, prawda, z tego urodzaju. Nie wszyscy potrafią zrobić z tego atut, ale trenerowi Serkowi jak na razie się udaje. Wyklarowanie. Można powiedzieć, że trener Serek już po tym meczu na pewno sobie wyklarował pierwszą piątkę. No dobrze, Artur gra, na pewno będzie grał, będzie też rzucał, ale w tym spotkaniu z Mariuszem Majewskim niestety siedzą na ławce. W tym tumulcie ogólnym panującym w hali AZS-u o przerwę w grze prosił trener Serek. Pewne nieporozumienie ze stolikiem sędziowskim, ale już kilkadziesiąt sekund odpoczynku dla zawodników i dla kibiców. Widzieli Państwo kilkadziesiąt sekund temu wspaniały blok Michaela Alena. 180 cm, ale niesłychana skoczność.
Tak, jeśli chodzi o tego zawodnika, to właśnie dynamika, sprężystość, skoczność, no są niesamowite. Spoglądam na zawodników radomskich skupionych wokół trenera Tomasza Serka. Olbrzymia mobilizacja, a tam jeszcze obok wysoki, ciemnowłosy Tomasz Nowak, zawodnik, który po kilkumiesięcznym rozbracie z koszykówką powrócił do zespołu AZS-u, zagrał kilka minut przed tygodniem w Wałbrzychu, zdobył nawet kilka punktów, ale był to chyba pewien taki epizod. Teraz, gdy w zespole jest Olczyk, gdy jest Rojecki, rola Tomka Nowaka sprowadzać się będzie do pewnego rodzaju konsultacji. Tak, Tomek powrócił do gry. Z tego, co wiem, właśnie w Wałbrzychu grał 4 minuty, zdobył 3 punkty. Jednak tak zaczął się przykładać do treningów, że ma ponadrywane mięśnia i w tej chwili nie może po prostu się ruszyć, dlatego dzisiaj nie wystąpił. Na jego prośbę nie jest w składzie drużyny. Zawodnicy już grają, już czekają na kolejne zdobycze punktowe w ataku Stal. Niecelny rzut kółyka. I spokojnie Michael Jerome Allen. 4 sezony gry w chrześcijańskim koledżu w San Jose. Tam był najlepszym zawodnikiem, najskuteczniejszym. Przeciętna zdobytych punktów ponad 30. Po kilka zbiórek w każdym meczu i kolejne trafienia AZS. 51-38. 7 minut do końca spotkania. Orzuk czeka na partnerów, aby wyszli na pozycję. Błąd kroków kółyka, 18-latka, który raz celnie przymierzył za 3 punkty, a później uwierzył, że ma patent na nieustające trafianie. Za chwilę chyba dojdzie do zmiany w zespole Stali, ale póki co kolejny atak, kolejną akcję ofensywną konstruują AZS-iacy. Chyba niepotrzebne było to zagranie Michaela. Znaczy, to było nieporozumienie z Tomkiem Olczykiem. Mógł dostać piłkę pod kosz i zdobyć punkty, szkoda. Przewaga w tej chwili jest 13 punktów. No zobaczymy. To jest Stal Bobry Bytom. W barażach, pamiętam, na kilka minut do końca meczu AZS prowadził 16 punktami. I mecz skończył się w nerwowej atmosferze przewagą tylko 6. Także tu jednak trzeba grać do końca. W międzyczasie Kułyka zastąpił Wolnik. A znakomitą zbiórką w defensywie popisał się Kuzmienko. Faul i 2 punkty Michaela Allena. Cóż za wspaniały taniec radości naszego radomskiego czarnoskórego koszykarza. Spodziewam się, że na następne spotkania AZS-u rozgrywane w tej hali przyjdą nieprawdopodobne tłumy. Tak, oczywiście. Na pewno po retransmisji meczu w telewizji i po takiej grze, jaką tu widzimy w wykonaniu Michaela Allena, na pewno będzie publiczności przynajmniej 2 razy więcej. Co do tego zawodnika, z tego co wiem, ma niewygórowane żądania, powiedziałbym nawet, że skromne. Także wszystko wskazuje na to, że może zagra dłużej niż rok nawet w Radomiu. 2 punkty Wolnika, 40-53. I znów zrywa się doping, bo przy piłce Michael Allen. Bliski szczęścia. Walczy Krzysztof Szwaj. Sprytnie zachował się Joachim Wolnik. Nieco mniej przytomnie przy tej akcji zachował się radomianin. Tak, tu już przy takim faulu powinien tak sfaulować zawodnika, żeby nie trafił. Nie chodzi mi tu o jakiś faul brutalny, ale przy faulu po prostu wybicie tej piłki. Niestety akcja się zakończyła 2 punktami. I znów przy piłce Stal. 53-42. Prowadzi AZS. Już znacznie mniej, bo 3 punkty zdobywa Artur Golański. 53-44.
Wyraźnie Stal rozpoczęła finisz. Teraz przydałby się celny rzut za dwa, może za trzy punkty. Leży na parkiecie Olczyk, przepychał się z którymś z zawodników Stali i zbiera znakomicie piłkę po niecelnym rzucie Alena. Dużo czasu, znów dużo czasu na rozegranie akcji ma AZS. Żewiec. Szwej. Odcinany od piłki. Dobrze Allen. Wychwytuje Golański. Wolnik. Nie trafił. Iwa. Jeszcze raz Iwa. Zbiera Olczyk. Ważny moment tego spotkania. Gdyby Stal zdobyła kolejne dwa punkty, znacznie zmniejszyłaby przewaga AZS. A tak, 53-45. Ośmiopunktowe prowadzenie gospodarzy. Ziewiec. Olczyk. Chyba niepotrzebny rzut ze skrzydła Tomasza Olczyk. No, Tomek powinien się raczej zająć zbieraniem piłki z deski i dobijaniem spod kosza, gdyż no, rzuty z pół dystansu nie są jego specjalnością. Przerwa w grze, zmiana. Schodzi Arkadiusz Iwa, powraca na boisko Przemysław Migała. Najwyższy zawodnik Stali, 2 m 2 cm. Wolnik za trzy. Nie trafia, zbiera Kuzmienko. Jeszcze Ziewiec. Coraz dalej od własnego kosza atakują Radomian. Koszykarze Stali, dwa punkty Ziewca i jeszcze przewinienie. Bardzo ważny moment. Tak, dosyć przełomowy moment, bo przewaga zmniejszyła się do 8 punktów. A w koszykówce wiadomo, że jest to dosłownie parę rzutów. Bardzo ładne wejście Maćka Ziewca, który wszedł długim krokiem, zdobył dwa punkty i teraz widzimy właśnie jeszcze jeden z osobistego, więc akcja za trzy punkty. I zrobiło się znowu 11 punktów przewagi. Jest to dosyć dużo. Tym bardziej, że do zakończenia spotkania 3 minuty 15 sekund. Migała. Orzuk. Nie trafia. Walczy Olczyk i piłka dla AZS. Tego Państwo nie widzą. Trener Stali Andrzej Walas jako opętany biega wzdłuż linii. Równie żywiołowo zachowuje się trener AZS-u Tomasz Serek. Widzimy teraz Stal Bobryk. Zostało do końca 3 minuty. Stal Bobryk będzie starała się trzymać na całym boisku. Tak zwany każdy swego. A my za każdy faul mamy dwa rzuty osobiste. Zresztą jak i drużyna przeciwna. Allen. Pierwszy rzut celny. Powtórzony będzie rzut osobisty, dlatego że zawodnik z drużyny Bobrów wbiegł za wcześnie do tak zwanej trumny, do pola 3 sekund. Tym razem rzut celny. 58-45. Faul Kuzmienki. Rozpoczęły się ostatnie 3 minuty spotkania. Pierwszy rzut Artura Golańskiego celny. Drugi. Również. Czterdzieści siedem, 58. Szwej. Spokojnie, Allen. I teraz popis dryblingu. Trener Stali reklamuje out. Iż Michael Allen wybiegł z piłką poza boisko. Gra tymczasem została już wznowiona. I znów upływają kolejne sekundy. Krzysztof Szwej. Faulowany przez Orzoga. Dopatruje się w poczynaniach stalowców już pewnej desperacji.
Tak, no, czasu zostało niewiele, bo około 2 minut 40 sekund, a wynik jest, przewaga jest 11 punktów. Będą starali się za wszelką cenę faulować zawodników, żeby pozyskać jak najwięcej czasu i sfaulować zawodników tych, którzy nie trafiają punktów, no, osobistych. Jak na razie, no, my trafiamy. Krzysztof Szwaj po raz drugi. Niecelnie, ale zbiera wspaniale Maciej Ziewiec. I znów przy piłce Michael Allen. Ziewiec, Olczyk. Jeszcze raz Ziewiec. Kuzmienko, nie spieszą się Radomianie. Jeszcze 20 sekund na zakończenie tej akcji. Szwej, chyba niepotrzebnie. Czy Szpak? Faulowany przez Macieja Ziewca. Nie ma dwóch punktów, są dwa rzuty osobiste dla Stali. Czwarte przewinienie Macieja Ziewca. Czy Szpak? Rzut celny i krycie, każdy swego, bardzo agresywne koszykarzy z Bytomia. Sędzia odgwizdał przewinienie, dwa rzuty wykonywał będzie Michael Allen. To powinien trafić. To powinien zdobyć dwa punkty i przybliżyć swój zespół do pierwszego zwycięstwa w drugiej lidze. No trzeba przyznać, że niesamowite ożywienie wniósł do drużyny i na treningach, jak i widzimy zresztą w meczu. To dzięki niemu i Olczykowi ten mecz dzisiaj jest wygrany. Miejmy nadzieję, że tak stanie się rzeczywiście. W tym momencie 60-49 prowadzi AZS, a goście próbują desperackich rzutów za 3 punkty. Kuzmienk. Zbiera Szwej i po raz drugi, zmęczony na pewno niesłychanie, Allen za dwa i jeszcze faulowany przez Szpaka, 62-49, a do zakończenia spotkania minuta 49 sekund. Ciekaw jestem, czy w końcowych fragmentach spotkania Michaelowi uda się slam dunk. Oglądaliśmy w jego wykonaniu popularne wsady do kosza. No zobaczymy. Trzeba przyznać, że dosyć wyeksploatował się w tym meczu Michael i może nie mieć siły. Być może słusznie. Na pewno zawodnik jest niedotrenowany, nie powinien ryzykować jakichś niebezpiecznych zagrań grożących kontuzją. Ziewiec za trzy. Trafia! Wspaniała gra Macieja Ziewca w drugiej części spotkania. 65-49. Już tylko jakiś nieprawdopodobny kataklizm mógłby odebrać AZS-owi zwycięstwo w tym spotkaniu. Migała za dwa, nie trafia. Jeszcze Golański, ale cóż, to tylko dwa punkty. 65-51. Faulowany Kuzmienko. Minuta 14 sekund do zakończenia spotkania. 15 sekund przewagi gospodarzy, koszykarzy AZS-u Politechniki Śrubi Radom. Kuzmienko. Pierwszy rzut celny. 66 punkt. A przypomnę, że do przerwy AZS przegrywał ze Stalą 24-25. Drugi punkt z rzutów osobistych Kuzmienki. 67-51. Czyszpak za trzy. Zmniejsza rozmiary porażki swojego zespołu. 67-54. Rozpoczyna się ostatnia minuta spotkania. Kuzmienko pod kosz do Michaela, a ten w locie łapie piłkę i rzuca do kosza. Rzuca i trafia. 69-55. Kosz za kosz w tym momencie grają zawodnicy, ale AZS może sobie na to pozwolić, posiada dużą przewagę. I jeszcze raz Michael Allen. 71-56. Błąd Stalowców. 34 sekundy do końcowego triumfu AZS.
AZS w drugiej połowie zdobył prawie 50 punktów, a przypomnę, że w pierwszej zdobył 24. Golański za 3. Jakżeż ofiarnie starał się zebrać piłkę Maciej Ziewiec. Wydaje mi się, że Maciej Ziewiec, oprócz Michaela Allena, Tomasza Olczyka, główny aktor dzisiejszego widowiska. Choć oddajmy co należne również partnerom. I Michael Allen sam na sam z koszem. Czy będzie? Ach, zabrakło kilku centymetrów, zawahał się. Po prostu, tak jak powiedziałem, zmęczenie całego meczu. Gry w obronie, bieganie, rzucanie, zdobywanie punktów. Ostatnia sekunda, bez punktów i koniec spotkania. 73-56, owacje na stojąco, w pełni zasłużone podziękowanie od radomskich kibiców dla koszykarzy AZS-u, którzy odnoszą pierwsze historyczne zwycięstwo w rozgrywkach drugiej ligi. Co prawda dopiero w piątej kolejce, ale to istotne, bo na pewno opuszczą to niechlubne ostatnie miejsce w tabeli. Jak sądzisz, jak byś ocenił grę Radomian? Czy faktycznie Michael Allen, Tomasz Olczyk są w stanie poprowadzić partnerów, poprowadzić zespół AZS-u do kolejnych zwycięstw? Na pewno. Po dzisiejszym spotkaniu śmiało można tak stwierdzić. AZS na pewno w tabeli się bardzo poprawi, dlatego że Stal Bobry no, wygrała 2 mecze na 4, także skoczymy o parę punktów wyżej. Byliśmy z pewnością dziś w hali AZS-u świadkami znakomitego widowiska, co więcej zakończonego happy endem. Przypomnę, że zespół AZS-u Politechniki Śruby Radom pokonał w meczu piątej kolejki rozgrywek drugiej ligi Stal drugą Bobrek Bytom 73-56. Za tydzień Radomianie rozgrywać będą spotkanie w Gorlicach z Glimarem, a dziś z hali AZS-u. Dziękuję już Państwu za uwagę. Paweł Gregorek i Piotr Szprendałowicz.